tam dalej. Ty trzeźwy jesteś. Siemanko, sobotni poranku. Pozor dla kumaty, kto tego wariata oglądają, pozdrawiamy go. A tak naprawdę witamy się. Jest tutaj Szpachla, MacGyver i Killer. No. Niestety Kaczora nie ma, z kolegami poszedł w tango i go nie ma. Jedziemy do Piły. Cwaniaki z Warszawy jadą do Cwaniaków z Piły. Jedziemy trochę postrzelać, tak jest. Sobota, godzina 4 rano. Ponocamy. 400 km przed nami, więc będzie dość fajny vlogasek. W tym vlogu oczywiście nie zabraknie strzelania, luźnego strzelania, przetestowania produktów. No, no, zobaczymy, no, jak to wszystko się potoczy. Jeszcze coś. No. Ktoś jest mułem zajechany? Dokładnie tak, więc widzimy się za chwilkę. Znaczy dla was to jest chwilka, dla nas będzie to dłuższa chwilka. Zajechaliśmy na małe co nieco. Smak alert, takie coś, takie nieduże smakowitości. Jesteśmy w okolicach właśnie Torunia i przyjechał autokar z kim? No, starszymi paniami, żeby brzydko nie mówić, takie babcie, co noszą te, no. Zobaczcie, tam jest. A mamy godzinę 6 rano. Dzieci jest dyrektor, jest gra. A dzieci nie jedźcie McDonald'u, bo nie jest zdrowe. A te babcie tak wpierdzielają te McDonald'y, że tylko im pika wychodzą. Pierdziała, potem jest zdrowa, tak. Kochani, zapraszam was do naszego sklepu. Tutaj mam pomocników. O, jeden pomocnik, drugi pomocnik. Po to z nimi tu przyjechałem po drodze. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Pakujemy. Tu są mystery boksiki za 100. Tutaj są za 250. Tutaj nawet zamówił pewien wariat za, no właśnie, za taką kwotę. Tauzena. Tak jest. Za Tauzena. Zobaczcie towar, jaki mamy. Jak to ładnie jeszcze wygląda, jeszcze pustek nie ma. A sklep został otwarty 2 godziny temu, niecałe. Jeszcze czeka nas długa droga. Tak to mniej więcej wszystko wygląda, zobaczcie sobie. Good shit, już widać braki są powoli. Dajemy sobie radę. Nieźle. No zobaczymy. Długa sobota nas czeka. Tutaj chwilę posiedzimy, spakujemy dwie pierwsze paczki, trzy. I potem ajwaj, lecimy do Michała na strzelanko, więc troszeczkę sobie postrzelamy. Weźmiemy trochę towaru na przestrzelenie, co warto, co nie warto. No i tak, no, lecimy zaraz dalej. Tak jest, my to robimy dla was, więc wszystko będzie tip-top. Chłopaki pakują, jak zobaczą, jaka to jest ciężka praca. Jaka to jest ciężka praca. No. A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dużo produktów jeszcze nie ma na sklepie i nie będzie, bo to są produkty, które idą w mystery boxach. Czyli, zaraz wam mniej więcej pokażę, co to będzie. Możecie dostać, wygrać w mystery boxie takie petardy. Patrzcie, znajome, nie? Możecie takie petardy dostać. Możecie dostać dobrego moździerzyka. Nawet macie, że to jest. Dostałeś gratisa. Takie szeleczki. Znaczy szeleczki, moździerzyk taki. Jakie? Takie coś możecie dostać. Kolor salutki. Kolor salutki. Mega piratki. Petardy. P1000, petardy Demon, K212, FP3 z NWP, tak jest. Mamy nawet już te nowe dumbumy, P1. No, więc takie rarytaski będzie można dostać w mystery boxach. Więc te mystery boxiki, co tutaj są, jest duże prawdopodobieństwo, że macie któreś z tych, z których tej unikalnej, mocnej pirotechniki, trudno dostępnej w takim małym mystery boxiku. Co w nich jest? Nie wiem, może być mała wyrzutnia, może być dużo. Więc jeśli będziecie pisać podczas zamówienia, że chcecie na przykład mystery boxa bardziej z wyrzutniami, no to będziemy starać się dawać więcej wyrzutni niż petard. Jeśli ktoś będzie bardziej chciał więcej petard, no to wiadomo, będzie więcej petard niż wyrzutni. Więc na takie coś też będziemy starać się dokładać. Koszuleczki, bluzy. To wszystko będzie też na czasie, bo to wszystko jest robione, robione. To nie jest taka prosta sprawa jak na YouTubie, to jest kocioł, że taki. Dobra, tutaj chłopaki kończą pakować kolejną paczkę. Im pomogę jeszcze za dwie.
i spadamy. No niestety nie mogę wam pokazać zamówienie, bo tam jest imię, nazwisko, kto zamawia, co jak, a wiecie, RODOS, RODO i te sprawy, więc kochani, ja lecę teraz dalej, tutaj trochę im pomogę i lecimy do Michała ASG, do Piły. Aktualnie, kochani, dojeżdżamy do Piły. I powiem wam, że zapachy, takie jakie nas tu przywitały, to McDonald's jeszcze wali. Dość dobre zapachy tutaj są, taki wiejski klimacik, wiejski oborniczek, wiejska kubka. No więc naprawdę przyduszaj to mega killer, znaczy MacGyver pali e-faja, ale to nawet i ten zapaszek ze fajka nic nie pomaga, bo klepie gorzej niż murzyńskie chaty, za przeproszenie. Szpachla to już szpat od tego zapachu. Michał, jak ty nas gościsz? Jak ty chcesz cwaniaków ze Śródmieścia przyjąć u siebie w Pile, no? Samym zapachem nas przeganiasz, normalnie. Szpachla to aż łzawi. Gdyby ten zapach mógł zostać przekazany wam, jak to pachnie, to... To się nie da opisać, to tak jak kupa trzydniowa niespuszczona w kiblu. Welcome to Miami! Jesteśmy właśnie w Pile. Mieliśmy trochę przygód, zapaliśmy kapcia, ale już jest w pyczkę. Jedziemy właśnie do hotelu. O, tutaj gdzieś będzie. Hotel... No, MacGyver, no było... Pomarańczowe. No, ty, światło mryga. Tutaj gdzieś jest nasz hotel, powiem wam tak, hotel tu gdzieś nasz jest. A zarazem tu jest jakieś speluno, takie jak w tym Block Ekipie. Więc jak nam będzie się nudziło, to schodzimy do Dark Roomu i możemy sobie wypić. Tu mamy takie fajne sklepy, patrzcie, tu jest sklep Kala Rybka. Nie ma zielonej strzałki do skrętu w prawo? Kurde, to tylko w Pile takie bajery są, patrzcie, jakie bloki są w ogóle w pyczkę. Ludzi wcale nie ma, widzieliśmy bandę harcerzy. Nic tu nie ma, żadnych kurde sikorek, sobota. Popołudnie, nie ma nikogo. Gdzie jest Michał, ja się pytam. Patrzcie na tego wariata. Jak wyfilmował. O matko bosko, jak ruszył. Cześć dzieciaki, pozdrawiam was. O, nie rozjedź gościa. Nie rozjedź gościa. Pod kontrolą wszystko. Dzieciaki odmachały. Ty, szukaj, gdzieś ta speluno tutaj jest. Dzieciaki odmachały. Zobacz jakie bramy, jak na Pradze. Człowieku, ja tutaj na pewno w nocy nie będę wychodził. Ja to się będę bał. O, patrz, jakie śmietniki. Normalnie bajera. Zobacz. Bajera, ty, zobacz jaka droga. Tu będzie to speluno tutaj. O, zobacz. Jest, tu jest nasze speluno, zobacz. To nie to. Nie? Podobnie wygląda. A to jeszcze nie dojechaliśmy tam? Jedziemy. A to jeszcze? Tam gdzieś chyba w tych śmietnikach. A, jeszcze nawigacja. Ja już myślałem, że to tutaj będzie to droga. O, 80 metrów. Do Gdańskiego. Następnie dojechałeś do celu. To ta droga będzie? Tak. To ta na pewno? No tutaj patrz jak krążymy po tej Pile. Kurde. Jakbym tutaj wierzył, patrzcie. O, Piła, Majarka. Nie cięć, ja to pamiętam ten. Nosem czułem. Patrz, kolejne dzieciaki, zobacz. Tamten, co on ma na głowie? Pomagaj! Siema dzieciaki! Gdzie jest ten hotel? Jedź dalej! Nie, to jest taki pomarańczowy blok jak tamto. Podobno? No. Ten jak się patrzył, człowieku. Jakby mógł, to bym tego kiepa w oko wsadził, człowieku. To na pewno ta ulica jest? Z tym speluno? Mogę co? Nie, no nie. To ten rock size. To by tylko jedno się marzy. Ty, dobra, czekaj, będę musiał kamerę wyłączyć i poszukać tego, bo to nie wygląda mi na jakąś dzielnicę gorących latarni. Człowieku, to bardziej bym powiedział jakieś peryferie. O, tu jest nasz nocleg, ty, dobra, jest. Mamy, dobra, czekaj, jest, zajeżdżaj. Muszę zawrócić. Jest, mamy. Dobra, kochani, sorry, po dłuższym namyśle, nawigacja wywiozła nas dosłownie w pole pod zakład pogrzebowy. Dosłownie pod zakład pogrzebowy. Jedziemy teraz do centrum Piły. Jedziemy do centrum Piły. Tak jest. I tam normalnie jest dzielnica Red Latarnia. Red Latarnia. Co do... Tak jest. Nie nagrywam tych ludzi, bo oni się dziwnie patrzą. Widzę jakiegoś chłopa z kamerą. O, patrz, tam jakaś ta. O, wesele! O, bramka, trzeba zajechać, ty! No, trzeba zobaczyć, czy ładna panna młoda, czy można byłoby brać. Nie? Ty, jakbyś tak w poprzek stanął? Skrzynka wódki, albo zabieramy pannę młodą, a jak nie, to dajemy killera? Przecież ten to wie, że to jest menel największy, kurde, na Mazowszu. Dla niego skrzynka wódki, tak jak dla ciebie, piwko. Orężatka. Orężatka.
browary. Ja tu wcale ludzi tak nie ma, widzę, wiesz? Sobota? Chyba ta, opad, starostwo. Ja pierdzielam. To tutaj Michał ASG się rozbija furą. Znaczy rowerem. O, nawet mają McDonalda tutaj w Pile. Już lubię tą piłę. O, jakie fajne gorące. 18. O, zobacz, idą patelnia! Szykuj fab folder! Szykuj fab folder! O, tak, już czuję to ślinienie. O, zobacz, chłopcy w krótkich spodenkach. Robiłby tak. Ale my z tego patelni robimy potwora. Ale to nie jest dobry chłopak. Tylko pamiętajcie, jak kiedyś pan Patelemka wam zaproponuje oglądanie małych kotków, brońcie Boże, nie zgadzajcie się. To oznacza już game over, koniec gry. Tak, małe kotki u pana Patelenki w piwnicy to już jest game over. Ty, to ja służę teraz za taki ten. O, patrz, opa, jak, o, no wreszcie, coś tam idzie. Pokaż się, maleńka, pokaż, co tam masz. Jakiś kuperek jest, nie? Kurde, zatrzymaj się, nie może się zatrzymać. Somebody stop me. O, coś tam idzie. O, taka 2x10 z tylnej karoserii, a z przodu? Nie, no z przedniej karoserii tak 1x10. O, patrz, tu wariaty gdzieś. Ja też mam. Może ja dzisiaj jakieś święto, może tutaj mam chwilę, wiesz? O, zobacz, nawet mają ten! Widziałeś? Kurde! Ale bajera. Fajnie tu mają nawet. Podoba mi się. Łódka na wodzie. Przejedź przez rok. O, patrz, tu nawet taki mały kościół, jak katedra z Notre Dame. A ty prowadź. Ty się nie skupiaj na tym, co ja gadam. Obejrzyj sobie na Umachonego. Tylko pamiętaj, żeby reklamę obejrzeć. Zawsze to robię. I możesz do Nate'a dać. Ty, nie, faktycznie, coś tu musi być, zobacz. Ludzie noszą te opaski biało-czerwone. Widzisz? Tam szło dwóch chłopaczków, teraz dziewczyna. Może jakieś święto tutaj mają lokalne. O, mój bankomat. No. Mój też! No, widzisz, a tu gdzieś jest fajnie. Spacza, oddaję ci hajs! Dobra, później, czekaj. Musimy się rozliczyć. Najpierw no musimy ten hotel złapać, bo pomyśli, że cwaniaki z Warszawy przyjechały i nie za, wiesz. O, i Lombard jest. Fortuna większa niż życie, patrzcie, normalnie jakie bajery. To mi się podoba, ale ty, brakuje mi tutaj ładnych dziewczyn. Tutaj stoją jakieś małolaty, ale nie. Klasyfikacja wiekowa to odpada, człowieku, nie, nie, nie. Proszę cię, to oglądają dzieci. Nie bądź jak Rudy Wąs. Nie bądź jak Kazik. Tak. Mogłem gimbala wziąć, bo gdybym wiedział, że tak tutaj będzie telepać. Każe takie telepanie kamerą góra-dół to oznacza dołek. Nieco innego. Nieco innego, tak. O! Co ci, MacGyver? Kur... Nie brałem zooma, bo tutaj nie będę jak kaczor na zoom jechał. Patrz, tam jakieś grafiki fajne. Widziałeś? Zobacz. Pa, jaka bajera, widziałeś? Mural. A co to jest? Mural. A mural? A widzicie. Machony uczy i bawi. A teraz przyznaj się, który zboczeniec by szarpał? I po ilu? Pozdro dla kumatych. Oczywiście szacunek dla pani. Że przechodzi przez pasy, a nie przejeżdża. Szacun, kobieto, jakbyś to oglądała. Łapa w górę dla ciebie. Pamiętajcie, przez pasy się przejeżdża, a się przechodzi. Nie przejeżdża. Bo jestem kierowcą i mnie to denerwuje. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. No tutaj już ta dzielnica tak bardziej wygląda. Takie blokowiska, nie? Kielce? Miejsce docelowe, Bydgoska 79. Tu jaka pani na plakacie jest? Znajduje się po prawej tutaj stronie. Na tym budynku. Opony. 25 lat? O! I sklep. No teraz zobaczcie reklamę. Biedra! A je, Biedra! No to dzisiaj Biedra. Pijemy, dzisiaj pijemy w Biedronce. Helena. Ty, gdzie się jest tutaj? Po prawej stronie to miało być. Sklep. Sklep czy noclegownia? Noclegownia. A ja nie wiem! Panie! Dobra. Zobaczymy tutaj. Najpierw na parking zjadę, kurde. Dobra, kochani, ciąg dalszy. Niestety okazało się, że GPS znów nas wyprowadził w pole i szukamy naszego klubu, hostelu Classic. Tu jakiś pan taki z akcentem ukraińskim nam powiedział, że no źle pojechaliśmy i musimy jechać. Go away! Go away! Jedziemy. Patrzcie na te autobusy. Netto, tam. Ładne. Musimy jechać do Netto.
Zanet, to tam będą takie magazyny, raczej takie bardziej kontenery metalowe i w tych kontenerach mamy. Tak, tak. Perelowskie. No, perelowskie. Chciałem do tego pana powiedzieć smacznego, ale tak dziwnie się patrzył na mnie. Czy twoim grejpfrutem wali? Tutaj wiecie jak to wali? Jak są okno otwarte, to wali. Człowieku, to my do jutra nie znajdziemy tego. Dobra, szukaj netto. Na rondzie gdzieś... Tam jest netto, tam jest netto. Palucham się nie pokazuje. A ty skurcze synu. Tam jest lit. Ja widzę netto. Ale za, tam, tam prosto musisz jechać. Tam. Tam, tak, 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 tak. Bo netto jest tam. O kurde, tutaj jak to wygląda. Skurczyny. Gdzie? Na bazach. Nie, no proszę cię. Co ty za prokuratora się zabawiasz? Z daleka. I tam jak ten samochód skręca w prawo, musimy skręcić. Człowieku, to one ledwo po 13 lat mają. Skończyły dopiero w pampery walić. A ty już byś kurde chciał chapać. Ty, no i gdzieś jest netto. I jaką mówisz, jest tym netto? Gdzieś tu jakieś... Gdzie jest za netto? To to? Meneli zaraz pytać, gdzie w ogóle ten hotel jest. Nie. Nie widzę. Moment. Nie, no zaraz nie podoba w tym chodzi się być. Jak to? Aleluja! Aleluja! O kur... Co? Nie, ale szkła. Gdzie? No. Mamy! Jest nasz hat klub. Tak jest, to jest nasz... Hostel. Hostel. Będą łóżka w sercu. A obok mamy sąsiedztwo netto. Dobrze, że jutro jest niedziela handlowa, to jak będzie mnie słyszyło, to... Można tutaj gdzieś zostaw w cieniu. No i tak jest. O kurde, a tam jaka lamperia stoi. Ja pierdziel, widziałeś? Człowieku, jak to... O, jaki jamnik. Ty się jamnik. Jaki jamnik. Człowieku, tu chyba po ciemku to będzie fajnie i kolorowo. Jak ten materiał wleci na YouTube, to znaczy, że kamery mi nie zakosili. Kurwa. Ciekawe, czy będzie teraz tak kola... O! Nie, o. Nie lał. A tak wygląda jak blał. Człowieku, zmieniamy miejscówę. Bo tutaj. Tam jest stadion, tu jest Melina, tu jest netto, a za nami jest obóz dla Ukraińców. Jest tak, taka miejscówa. Noclegownia. Więc trzeba zmienić. To jak się patrzy, człowieku, ty zobaki gangster. Pierdzielony, Snoop Dogg everyday. Matko Bosko, gdzie my jesteśmy? Człowieku, sekretariat. Człowieku. No question. No question. O, patrz. Prestiga. To jest moje wyro. Mam takie ekskluzywne wyreczko. Tu mamy plazmę. Tu jest jedno kojo. Tu MacGyver będzie walił w smroda. Tutaj Spachla będzie walił smroda. A tu killer śpi przy kiblu. Tam mamy kibel, zaraz wam pokażę. A tam Spachla siedzi. Czekaj, widać coś? Strasz? Nie, nie strasz. Więc tak to wygląda. Tu mamy jakiegoś ładowacza do baterii. Ale tamta miejscowa to nie, 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 daliśmy długo, bo... Jeszcze drożej było. Jeszcze drożej. Bardzo atrakcyjna. Plus 10 do kryminalnego świadka. Kroniki kryminalne. Ej, to nam wyjdzie po 33 zł 75 groszy, a tam było 60 zł od łebka. No. Jest różnica znaczna. I tu masz cały tynk, a tam tynk nawet spadał. I ludzie sikali pod tym. I ludzie sikali. Dzieciaki piły na parkingu. Ludzie sikali. Ludzie sami rzucali, no. Daj ta spokój. Zaczynam się bać tej piły. Michał, gdzieś ty mnie ściągnął? Ludzie sikali, zasuwali. No, gościu sikierą, chcesz, że normalnie tak w łapie. W ogóle tam albo stare ludzie, albo dzieciaki. No, no. Dopiero jak wjechaliśmy na tą dzielnicę, to dopiero jakieś chłopcy się pokazały, nie? No i dobrze. Prosto, no. Siema kochani, siema. W tych pięknych okolicznościach przyrody. No. Patrzcie kogo tu spotkałem, pod piłą. Siemanko, ja jestem Michał SG. Tak, patrzcie kogo tu spotkałem, tutaj jakiś wariat jest. Matko Bosko, czym ty chłopaku świecisz? Tutaj mamy, to zostaw, to później odpalimy. I przyjechaliśmy właśnie na strzelanie w takiej dość takiej fajnej, pięknej miejscówce.
Tam co Michał ma, tego nie będę kamerował, bo on tam ma podobno szelkę 12 na finał zostawia. Ogólnie Piłę zwiedziliśmy, powiem wam tak, Piła dość dziwne i specyficzne miasto. Nie? Killer? No ja. Jest tu bardzo dużo Ukraińców. Co to było? I teraz zapraszamy was na część z luźnego strzelania w dzień. Dużo nie widzieliście, a teraz zobaczycie. Strobo, teraz strobo. Jakie strobo? Stroboskop. Stroboskop? Aha, no dobra, patrzcie, tutaj wariat jest. No. I tak, dorwaliśmy Michała SG po całym długim dniu. No już tutaj żeśmy parę trochę. Ty, chyba psy jadą, zobacz. Ty, widzisz? Ty, chyba psy jadą. Zobacz. Psy jadą, no? Na kamerze tego nie widać. Patrzcie, patrz, patrz, patrz. Miał mnie przekinać, ty. Faktycznie samochód? Czekaj. Czy nie? Złapał coś. Nie wiem jak ja z nim tam. Nie no, żartuję. Żartuję, mordy, this is prank, bro. To nie są żadne psy, to jeszcze reszta ekipy przyjeżdża i będziemy tutaj zdrowo walić. Ja jestem dzisiaj jako kamerzysta, więc mogę sobie pozwolić. Co? O, wybaczcie, że ostrości. To dla twoich widzów, nie? O, słyszycie. Trochę. O, bum. Ty, ale... Ty, te crazy roboty, powiem ci dobre. To był crazy robot? No. Bo ja ostrości nie złapam. Bo... Muszę się pobawić. Ostrością, to jest właśnie dylemat. To dobra latara, co? No. Musisz bardziej zamachonym spać, żeby mu doświetlać. No, dobra. Leć. Kameruje się, panie, kameruje się. U mnie też. Tam na polu, leśną polą, Michał ESG strzeleczką się tarmosi. Tarmosi się. Żeby, musi być friendly family film. On tam ma szelkę złoty 75. Od kogo? Superpower? Jakoś tak, nie wiem. My tutaj stoimy, marzniemy na tym polu. Mówili, no, że będzie alkohol, świniak, panienki, i coś jeszcze, tak. A tu nie ma nic, koks, kompletnie. Mak. No, nie ma, nie, nie. Hera. Morfina. No, kaczor, patrz i żałuj, że cię nie było. I tak tego pewnie mały luju nie będziesz oglądał, ale... No. No. Zielsko nie jest warte. MacGyver, jego nowe zęby. O, tam. W końcu mogę się uśmiechać. Taka chwila adrenaliny, nie? Co oni tam nygusy robią? Nie wiem, co oni tam mam. Ziemniaki. Ja nie wiem. Ja tylko, panie, kameruję. Ziemniaki kopią, no. Ziemniaki kopią. Wykopki, nie? Jesienne wykopki. Nic inne, jesienne wykopki. Ale zimna ta butelka. A co, ty pijesz alkohol? Nie. I fajerwerki odpalać będziesz? Kubusia pije. Kubusia! Matko Bosko, przecież to jest... Co innego? Ty co, już koniec? Już? Już? Kurde, ale lipa. No dobra, do widzenia. Wyłączam. Michał ESG tutaj ma taką wyrzutnię wielką. Patrzcie, jaka maciora. Zobaczcie, chłopak idzie to odpalić. Wszystko one row będzie. Wszystko one rowa będzie. Ja wiedziałem, że on jest dziwny chłopak, ale że aż tak, to nie mam pojęcia. Tutaj Szpachla se zakupił trochę piro. No. Trochę se zakupił pirotechniki, patrzcie. Moje zakupy. No patrzcie, tak. A tu, surprise! Tutaj, kamerę kupił z pomocy dla powodzian. Tutaj proszę skamerować jeszcze. Tutaj, monitor, tutaj. A tu jest monitor i za ten monitor ten pan może dzisiaj w nocy stracić cnotę. No. Co jest, panie MacGyver? Ciemno tutaj. Ciemno, zimno. O jest. Jesienią wali. Co to było? To, te korsarze? Tak. Te korsarze. I kolaczek. Ty, to w miarę fajnie te korsarze walą. Pokaż, jak one wyglądają do światła. Jak jeszcze znajdę. To są te małe? Opakowanie pokaż, a nie jak... No, moment. Opakowanie? Kurde, gdzieś to podpisałem. Zimno ci powiem, ty tak jest. Chyba trzeba będzie sobie coś tam podpalać. Przy fontannie się podgrzewa. O, to są te korsarze. Aha, ale pudełka nie masz. Czyli to te większe, chyba... Ale te normalnie mam. Tutaj? No przecież tutaj, wiesz, to nie to, co u nas pod Warszawą. Cwaniaki z Warszawy przyjechał do cwaniaków z Piły, nie? 3G. Dobra, dawaj, panie. Odpalaj te wyrzutnie, jestem ciekaw. Lej te kole. Lej te kole, panie. Póki... O matko bosko. O matko bosko, oni mnie oszukali. To nie była wyrzutnia. Dawaj wyrzutnie. Dawaj, Michał, tego specjala na 300 000 subów.
Michał już nagrywa na zaś, na 300 tysięcy. Tak, poszła. Wow. No Michał, powiem ci, masz talent, żeby takie szelki produkować w domu po kryjomu. Masz ty talent, chłopaku. So beautiful. Warto było przyjechać te 400 kilometrów. Kochani, teraz będzie nowość. 2022 rok. To są nowe single shoty od firmy jakiejś, pachla? Mahony Pyrotex. Mahony Pyrotex. Więc zobaczycie, co w 2020 roku będzie. Jeśli chcecie więcej takich szelek, no to wiecie, musicie dobrze piro u mnie w sklepie kupywać, wtedy będę miał hajs. Szelki tylko single shoty, tak? Tak. Będę miał hajs i będę sobie kupywał pirotechnikę i będę robił pokazy dla was. Na specjale. 3, 2, 1. Wow! Była taka piosenka. You beautiful! It's you true. So beautiful! Prawie. Prawie ładna, ładna ci powiem, no. Nie, no. Nie, no, a tak naprawdę w wolnej chwili możecie wpadać na sklep. pirohit.pl. Polecamy Mr. Boxy. Nie? Pachla? No tak! No tak! Nic nie wiadomo, co się trafi. Ale nigdy nie będziecie stratni, zawsze do przodu jest. Zawsze jesteście do przodu. I w lepeczki jakieś gratisie. Nie? Dawaj, dawaj, odpalaj! Nie, nie rób przykucu na tą butlę od Vanisha. Tam jest prawdziwy dzik. Pa. Prawie ładnie się... O, człowieku. O. Powiem ci, żeś finał zasponsorował nam dobry. To ci mogę powiedzieć, że już widzą, zaspoilerowałem twój specjal z okazji 30 tysięcy. Dziękuję, do widzenia. Dobra, kochani, teraz macie przedpremierowo pokaz Michała ASG i jego specjal na 69 tysięcy subskrypcji. Dlaczego na 69 tysięcy? Nie wiem, Michał podobno lubi jakieś czeskie filmy. Dobra, dawaj, odpalaj, mordo. A co to tylko machony jest? Odpalaj to gówno. Tak. Odpalaj ten swój wynalazek. Od ruskich coś ściągnąłeś. Tego satana. O nie, no człowieku, żeś tam zostawili wariata na polu bez zapalniczki. Słaby będzie, gorsze niż te czwórki. Odpalaj, nie dygaj. Zapalniczki nie mam. Nie. Dobra, Michał podejście drugie, powiedział, że teraz ogień ma. Dorwał dwa krzemienie i będzie się bawił. Dawaj. Uwaga, gotowy machony? No jak nie, jak tak, dawaj. Pokaż to, żeś od tych rusków przytransportował na lewo. Patrz jak ucieka, jak saret. O! Jak, podobało się? No, powiem ci, to było dobre. Nie będę pytał, co żeś tam odpalił, ale... Crazy Robot efektowy. Crazy Robot efektowy. Jeszcze spada, patrz. Ty, aha, patrz, spadają te efekciki. Deszcz spada, uważajcie. No, pa. Ty, teraz ten silnik spada. Ty słyszycie, jak spada? Zamykajcie. Słuchajcie, jak spada. Panie jeszcze. Co? Przysiądź tu, panie. Panowie, drodzy panowie, drodzy i panie, Mahony. Chodź tutaj chwilę, bo tutaj zrobiliśmy, nagraliśmy sobie 3-4 odcinki. Zrobiliśmy sobie pojedynek Papkina, zrobiliśmy sobie pojedynek Trailerka, odpaliliśmy sobie Jokerka, tutaj Bombajka i Atomika i taki bonusik. Jak to wypadło? Niebawem będziecie mieli testy. Niektóre wyrzutnie nas zaskoczyły, niektóre się pogrążyły, ale nie będę wam spoilerował, zobaczycie. A teraz, kochani! Na to, na co wszyscy czekali, tym się już nie przejmujecie, robicie teraz tak. Patrz, Mawon, patrzcie, co tu jest, patrzcie. I teraz... efektowe crazy roboty, ja może nie... Nie, nie widać, dobra, nie widać. Pokazuję. A teraz będziemy odpalać. Lucky Asgard, pull position. Patrzcie, ile tu będzie, patrzcie, normalnie. Nie, zobaczcie, tu. Tak się, sfera. Tak chłopaki z Piły witają chłopaków z Warszawy. Patrzcie, co tu będzie. Co to będzie? To będzie na bogato. Lajony jakieś, człowieku. Slenderman. Slenderman. Space Inferno. Magic Salute. Na ten salut to się nie nabiorę. Nie nabiorę się na ten salut. Już się kiedyś nabrałem. Dobra, która pierwsza? Nie wiem. A coś. Którą no, co? Czy tak sobie odpalamy? Bo tu sobie odpalamy teraz. Tak, dla zabawy, co? Tak? No, oczywiście. To dawaj, Króla Lwa. Ja zawsze lubiłem Króla Lwa oglądać.
Chociaż nie obejrzamy jednego odcinka, ale spoko. Dobra, trochę dalej z tymi. No to trochę dalej musisz iść, no bo to wiesz, no. No. Jeśli coś z tego nam przypadnie do gustu. A zrobiłeś zdjęcie temu? Nie, to odpalaj. Jeśli coś nam z tego do gustu przypadnie, no to oczywiście zaaplikujemy do sklepu i oczywiście weźmiemy to dokładnie pod lupę, wtedy tam z kaczorem, z drona sobie to nagramy na spokojnie. Dobra, Mahone. Dawaj, odpalaj Liona! To prawie jak Snickers. Odpalać? Dawaj, odpalaj, nie dygaj. Czekaj. I to byłoby dobre, nie? Wyrzutnia ten. Oho, znów jakaś flara jest. O nie. Co? Takie malutkie pociki. Tak dziwnie strzela. Wyżej, niżej. Ty, jak ona strzela. Patrz. Najpierw nisko, teraz to. O, piszki, patrz. I co, już koniec? Koniec? Nie. Jak ona strzela dziwnie. Ty ją dobrze ustawiłeś? Ty, Matko Bosko, strzela. Ale mogła mieć tytanie. O, był! Ty, jak ona dziwnie strzelała! Kątówkę drugą stroną. Ty, to ona była dobrze ustawiona? Źle. Źle. Dlatego mówię, jakoś dziwnie strzelała. Kurwa, nie było widać jej efektu. Ja mówię, jakoś dziwnie strzela w poprzek. Co, wy jeszcze zresztą tu coś donieśli? Nie. Matko Bosko. A se zdjęciówę zrobię. Prezesie, co tam masz? Pokaż. Co teraz będzie odpalane? Sfea? Broadway. Broadway. Tylko dobrze odpal, podobno kątówka. Czekaj, bo tutaj cimno, a tutaj wyrzutów jest jak min narozstawianych. No. Jakie piękne, gwieździste niebo. Droga mleczna. Dobra, dawaj, odpalaj. Taki dymek, taka łuna. Światło zgaś pan. O, znów flara. Czerwona flara. Kątówka, ale wolna? Aż dziwna. No. Fajnie wali. Wow. O! A tu taki surprise był. A dwa saluty poleciały. No. Powiem ci. Można się lepiej przyjrzeć, bo dość fajnie strzela. Fajna. Nie było jak strzela. Nie, powoli strzela kątowo, bo niektóre kątówki za to ich nie lubię, bo szybko strzelają. Wściekłe. Tak, a ta strzelała dość wolno. Bo za było... Czyli Broadwaya można... Dawaj Tom, tego jestem ciekawy. No, to super. Zobacz, fajnie. Dawaj ty, dawaj, leć Tom. Poczekaj, teraz co? Bo to taka schodkowa jest, zobacz. To jest, czekaj. Super mix. Jestem ciekawy super właśnie, mix bo... 32. Masz? No mam. Bo ona ma właśnie takie fajne schodki. Tego jestem ciekaw. To już normalnie odpalaj, panie. Ty to się nalatasz, chłopaku. Jest zła. Tak, tak. I tak jest chudy. Dlatego chudy go trzeba nazywać. Chudy. Albo koziołek. Dawaj! A, nie, ona w pudełku? Nie, ona w pudełku nie przychodzi. Jaka łuna jest. Jak z buczynką wali fajnie. No, o, ta, flara. I... O! Liżutko wali, do samej ziemi efekty lecą. Też Titanium Salut. Ty, zauważyłem, że Sfa lubi Titanium Saluty dodawać na koniec, w finałach. To nowa edycja cała. No.
Powiem ci, ładnie. Ale fajne migotanie miał przez jeden czas, długo. Ale spodziewałem się, że jak ona jest taka fikuśna, to jedne będą nisko walić, a drugie będą o wiele wyżej walić. A tu mniej więcej to samo. Ale fajnie wypadło. Co tam dalej bierzemy? Panie, opatrz petardki. Co tu jest? Swoje to ja lubię. Ma dobre produkty. 34 strzały, pokaz z przodu. Mega blast. Dobra. Kurde, i takie to pokazy powinny być u tych innych operatorów. Przychodzą ci, pokazują pod nosem i heja! Nie? A nie, tam jakieś drukowane etykietki. Podpalacz naczelny. Czekaj, bateria zmienia w altarce, bo mi spadła. A o ty kurde, nieprzygotowany jesteś. Którą teraz? Mam w samochodzie. No ta, była na odcinku ostatnio. Ale ładnie tu pachnie taką koszoną trawką. Dobra. To prawda, że Michał ASG 12 z wiadra odpala? Nie, z rury od szamba. O. Ale kolorowa. Ale migotanie ma długo. Jezu. Wow. O. Złoty deszcz. Co to było? Ty, fajna szybka, mega blast. To jest mały kaliber bardzo, nie? Wow. Cóż, ile, 20? No, chyba 20 to jest maksymalnie. Ale fajna była. No, fajna. To była Kto tego plebsa przyprowadził na pokaz? O, ale wali z bukiem. Co tam masz jeszcze? O, lubię takie zapaszki wiejskie. Następna. Następna. Pokaż. Gold Bar. Gold Bar? Gold Bar. Czyli to wychodzi mi na takie... Ciekawe, czy na zasko. No, czekaj. To jak Gold Bar, to mi się coś kojarzy ze złotym migotaniem, nie? Szpachelka? No, odpalam. No, odpalaj. No takie luźne przestrzelanie produktów. O. Faktycznie wszystko ze złotym, nie? Jaki efekt? Crackling, takie motylki, a tu pszczółki. To migotanie złote jest fajne. Ale migotanie to jakiś ser. Piękny migotanie. Ładna. Mhm. Też ładna. No, szkoda. Muszę kamerę już po nowym roku wymienić, bo już w tej kamerze matryca powoli siada. Słuchajcie, na jedną stronę, to jest lepsze. Dobra, następna. Abrakadabra? Dobra. A, to ja to tak kiedy panie strzelałem, to ja znam. Dobra. To ja znam Abrakadabra. To tak. Co tu masz? Sfea Fireworks. Sfea. Gold Glory. O. Dlaczego się nazywa Holy Glory? Holy Glory. Pozdro dla zboczeńców wszystkich. Patelnia, ty wiesz o co chodzi. Święta dziura. No jak tak? Holy Glory. Ja się pytam, nie? Kogo? O, będzie boom? Myślałem, że jak petarda, pa. A, flara. On, to jest fajne, że mam taką flarę. No. Przed wyższami. Pu! Wow! No faktycznie nisko wali, ale... Dynamiczna w miarę. Do siebie aż spada. No. Ty, fajna. Wow. Ty. O, to musisz ta kubkę odłożyć do lepszych. Mi się podoba. Holy Glory, bardzo dobra jest. Bardzo fajna, podoba mi się. Trochę podobna do tego Golden coś tam, nie? Tylko troszeczkę miała przybliżone efekty. Ale lepiej wypadła. Następna. O, absolute monster. Na razie leżą, bo... O, to. Svena. Jaki kaliber? Czekaj z boku. 20 mm. O, no to może zaskoczyć. Strzał. Sfia. No, może zaskoczyć.
U nich te małe kalibry są podkręcone dość dobrze. I to konkretnie. No. A może nie? Dawaj. No, flara też, fajna. Tu ma znak rozpoznawczy. No, o. O, to jest 20 mm. Słyszało tamtej. Powiem ci, Szwedzi mają łeb. Ale jak dla mnie, piękny złoty kolor. Poprzednia mnie bardziej porwała. Piękny złoty kolor i barwy pięknie oddane. Dobra, buzer Viva. Od Viva. 16 strzałów. To taka mała kosteczka. Fokus na manualnym mam, WBW automatyczny. Tam ktoś mi z widzów pisał, żeby sobie ustawić tam jakiś ten, ale... No tak, odpalaj panie. Co to było? Co to? To jest wyrzutnia komet. Lar. Wiesz, do czego ona się nadaje? Wiesz, do czego ona się nadaje? Do pokazów. Pokazów. Tak jak pirotechnicy rozbierają i sobie robią single shoty, to do tego się tylko nadaje. Tak, żeby odpalać to... Nie. Żeby zapoczątkować pokaz. Znaczy, single shoty robisz pod dużymi kątami. A co to jest? Hultaj Viva. Ty zobacz, jaki mały ten. Ty hultaju. Zobacz, no, 16 strzałów, dobra. Idź hultaj. No musisz, bo tak nie odpalisz. Jeśli nie jesteś w stanie wypakować wyrzutni z pudełeczka, to znaczy, że się nie nadajesz. Hultaj. No trochę mam tego jeszcze wyrzutni. Później będą większe, a na końcu będą największe. No, a potem jedziemy się zdrzemnąć w naszym hotelu pracowniczym w Prażmichach Dolnych. Wiesz, pachla? No tak. No. Zegrować się z Ukraińcami. Tak, będzie z Ukraińcami lepsza, pić. Lepsza ta druga miejscówka niż ta pierwsza. Tak, ta pierwsza miejscówka w Pile to powiem wam, lodzio miodzio. Lodzio miodzio, panowie, lodzio miodzio. Atrakcje gwarantowane. To miejscówka... Co? Fajny ogon ma, kometę, nie? A przecież nie. To pierwsze. Tak. Licho straszne. No. Jak się no, przypad... Jak masz porównywać Sfę do Vivy i to, co Sfea prezentuje 20 mm, a Viva, no to... Sorry bardzo. No, sorry bardzo. Nie. Nie. To jakby być... Sfea ma podkręcone, Viva ma osłabione. To jakby być, kurde, w podstawówce i pójść do, na studia. Teraz pulsar, co masz? Pulsar Viva. Pulsar. MacGyver to się ubrał jak na Sybir. No, mi też już zimno, wiesz? Przymrozek, kurde, będzie. No, będzie przymrozek. No. Jak mordy jest za sobą. Jesień mamy, panie, jesień. Dawaj. Odpalaj. Specjalnie nie będę daleko uciekał, bo to wiesz, no. Z daleka nie ma to. Dawaj, panie! Nie możesz w dziurkę trafić? Lądzę. Chłopaka trzeba częściej brać na strzelania. No. Taki cipek jest. No. Ale ci pojechał. No nie, no ta lepsza od tamtej. Nie,
no ta była lepsza, ale... Tak, ale jeśli chodzi o kolory, Svea ma lepsze, zdecydowanie barwy. Dobra, jak dla mnie, przynajmniej. Stronę. 22 mm, 50 strzałów. 50 cent. O, 25 mm. 22. No, fajnie wygląda. Taki torcik. 22 mm, 50 strzałów. A lubię ten zapach taki z buczynki. Na dobranoc. Ten zapach to jak narkotyk. MacGyver jak się wczuje w rolę, nie? Niedługo będzie podchodzić do wyrzutni wypalonej i wciągał te dym z tych z rurek. No. Będzie, oh yeah. Dawaj. Będę. O, flara ostrzegawcza i... Czas na ucieczkę. To jest fajna sprawa. Jest akurat dobra. Mocno czerwona. O, mistrz. Zobacz, jak to wszystko spada, do ziemi spada. Do ziemi, no. Ja pierdolę. O kurde. To. O, to jest sen, ty, zobacz, jak to wszystko spada. O, uwaga na głowę, bo... Ty, to jest sen, to jest sen farmera. To jest sen farmera na suche pola. Sen farmera na suche pola. Koszmar. Człowieku. Albo koszmar. Koszmar. Ale huku robiła tym kraklinem, co? No. Efekt miny. Czekajcie. Jak skorwę. Nie no, nie ma co się oszukiwać. Swoja ma dobre produkty. Dawaj tego Predatora, tego Predatora. Teraz Boxster z Vivy. Boxster. 30 kaliber. O. Nie, sorry, 25. 25, 36 strzałów. Fajna szata graficzna. Ale bez pudełka jest chyba. Jest w kartonie już. A, był. Było. Tylko wyciągnięte. Aha, okej. Okay. Jest w kartonie, tylko już ma kolorową etykietkę. Co tam odpalasz? Chyba samochód. Dobra. Fajne komety, a to były. Nie no, tutaj te 20 metrów czuć, nie? Ale... O, jednak jeden pocisk nie wybuchł. Drugi pocisk nie wybuchł. Sama wyrzutnia w sobie dupy nie urywała, ale końcówka była bardzo fajna. Dwa finały. Znaczy, no taka końcówka, nie? Uh-huh. Końcówka nie ma najgorsza, ale jeśli chodzi o ten, dobrze nikt w łeb nie dostał tymi pociskami. Co to? Milicja obywatelska? Ta 50? 50, dobra. Proszę mnie tylko nie przeklinać, bo dzieci oglądają. Ma być friendly family. Przepraszamy, już nie będziemy. A tamta, tylko miała finał jak dla mnie, dobra. Tak. Nie bym pośrodku dał. Pośrodku koło buzera. Dobra, co tam dalej? Trochę tego jeszcze jest. Michał się nalata. Dobra, wrócimy Skorpion. Skorpion. Mix 23 i 28 mm, weź. Bardzo fajna szata. No, piękna. Skorpionek. Piękna szata. 23 i 28. Sfa ma te swoje nietypowe te rozmiary. Sfa? No. Dawaj. Na 23, 20.
8,45. O. Fontanienka. To jest fajne. Psikusa zrobiła. Surprise! A tam coś spadło, ty. Po lewej stronie. Widziałeś? Co to? Co to było? Co to było? To była piątka? Tak. Nie przeklinaj, dzieci oglądają. Ty! Jaki jazda, ja myślałem, że to ten. Ja też wyrzutki spadło, ty. No, finał miał fajny, ogólnie w miarę, dobra, miarę. Może być. No. Co to było? Może być na prawo. Co to było? A skąd ja mam wiedzieć? Skorpion to było. No to sobie skorpion. O kurde. Teraz wojskowa edycja, Special Army Edition. Koktajl. 49 strzał, 25 mm swoja. O, można się spodziewać czegoś konkretnego. Mam nadzieję, że będzie jakiś titanium salutem. To killer coś tam rzuca. Killer znalazł kolegę. Tego fotografa? No. Bajeruje go. No. A, no. Wymieniam się numerami, a potem buzi za dupę i do roboty. I członkami się będą zobaczyć. U dziewczyn nie ma szans, ale u chłopca może ma. Oj, tam nie ma szans. Może mu się nie chce. Może. No ale tutaj chłopca ma chętnego. Tyle, że szybka, ale... Może być, wiesz, mi się podobała nawet. Ładne kolory miał. O, właśnie coś spadło. No. Obok Michała. Michał! Na którą stronę? Oho, oho, patrz! Oho! Uwaga, leci efekt od brzuchni. Blisko, no ty! Oho! Ha, poleciała do samochodu! To jest imprezka! Nie rób! Wariaty. Czuby jedne, nie? No. Dobrze, ciepłe buty wziąłem. Do pieru. Na którą stronę? Na tą lepszą. No. No. Gdzie tam lecisz? Pas poleciał. Teraz. Magic Salute. Magic Salute. 19 strzałów. 30 kaliber. No. Viva, szaty graficzne ma bardzo ładne. Ale... O. Taka dziewiętnasteczka. Dziewiętnastka typowa. No. Michał! To jest twoja powinność. Wyrzutnie odpalaj tam. Szatanie mały. Ja się odsuwam, bo ja im nie ufam. Oj, tam nie ufam. No nie, ty. Faktycznie jesteśmy na takim... Dobre miejsce na pirotechnikach. No. A, to ta Viva będzie teraz. Te Titan Magic Salute. O! No, wreszcie! Brokatowa korona z niebieskimi iskierkami. Tam.
Tam, uważaj! Wojna! To w gratisie do tej wyrzutni. Taki efekt, nie? No, chyba pierwsza fajna wyrzutnia od Vivy, która mi się spodobała. Druga, bomba jeszcze. A, no, to tak. To można tutaj do tych lepszych dać. Brokatowa korona, długo się utrzymywała, fajnie strzelała. I na prawą stronę. I niebieskie gwiazdki miała. No, muszę w przyszłości na lepszą kamerę jak uzbierać. Nic nie może wiecznie trwać. O. Raptor teraz. No, Raptor, jestem ciekawy. Nie, poczekajcie. Którą proszę, teraz? Mamy mniejszy kaliber. Asgard. To jest ta wyrzutnia Asgard, 2017 dobra. Roku na Skandynawii. Asgard. Number uno, więc no. Na całej no, Skandynawii. Ile 90 strzałów? Asgard. Jaka cena mniej więcej? Ej, ty, to te nowe emitery od Triplexa? Na razie, Asgard leci. Oh. Tak. To te nowe FP trójki! C! C! Asgard! Blu. Kolorowa strasznie. Ola, gdy mi to reku. Ale napiła. Nawet w Kitaju salut był. Patrz, ale finał za wcześnie był i te efekty Titanium Salut znikły. Wśród efektów. Zobacz, Lucky'ego. To jest dla tych, co grają w jednorękiego bandytę. Lucky. Czy a coś tam się pali? Co to jest, Mahony? Tam znowu jakiś taki pumyczek widzę. Co to jest? O kurde. Kalizrobówny jakiś nowy, co? Jesteś na dobre, żeś na tu minna zakopywali i tylko z pilocika. Pik, 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 pik. Dawaj Lakiego. Nagrałeś? Co? Tak, nagrałem Laki. I 3.7. Mix kaliber 41 strzałów, 20 mm, 24, 25 i 10 30 na finał. 3 kalibrasz. O. Tak, tak, killer tam bajerzy. O, flara. Efekt. Jaki efekt? Co tu się dzieje? Ja nie wiem. Ty, a co to jest taki? Wojna chyba, co? Przez was nie poszedłem wyrzutni. To jest fajne. Ale efekt aż do ziemi. Piękna. Piękna. Jak?
Ciężko jest stwierdzić, panie, bo były zakłócenia podczas nagrywania. Nie zakłócajcie, szkoda czasu. No ej, no. Crazy Robot leci, Effect 10. Ten nowy, nie? Tak? No. Już mu nie ufam. Aha. No patrz. No. My eyes! Dobra, która teraz? Nie wiem, Raptora bierz. No tego zielonego. No, no możesz. Raptor. Dobra, idziemy. A jak go nazywam? Predator? Ale z buczynką wali. Chłodna noc. I tak to się... Buczynka live'a. Z buczynka live'a odpaliła? My też powinniśmy live'a odpalić, ale... Wszyscy... Raptor. Raptor. No, 30 chyba milimetrów tam ma. Tak jest. No, 28. Jaka cisza, nie? Każdy taki zanudzony, tam jeden śpi oparty, tam drugi zmenelony leży. O! Ale ma biknięcie! O! Ale nisko. Ale głośno jako jest! Ty, powiem ci tak, efekty palie licho, ale bardzo głośno jest. No bardzo głośno jest. No tak bym przypuszczał, że taki pomieszanie jest troszeczkę Titanium Salute. Tak? To była... Raptorka dawaj tutaj, a Lucky dawaj na środek. To była Sfea. No tak. No kurde, widać. Ale głośno, głośno. A Lucky'ego dawaj na środek. O, Slendgehammer. Jaki wariat. 107 strzałów i też jest Mixcaliber. 19, nie, ale, 25 i 35 mm. Ale z Warhammera no. Postać. No to... Ewidentnie. 3 kalibry. Idziemy dalej. O kurde. No i tak to sobie nudni. Szpachla, teraz będzie dobra wyrzuteńka. Nie wiem. Jakaś taka Warhammer czy jakoś tak, raczej... Takie piszczki. Powiem ci, wyrzutnia taka jak na jakieś wesele małe, jakieś tam urodzinki, czy... Nie? Tak jakby można powiedzieć taki malutki gąpowdzik. No pokaz, no. Na którą stronę dajemy? Szpachla? Na prawo. Na prawo. Na prawo. Na prawo. Optuję. Co? Co nam jeszcze zostało? Zostało dwie. Nie, jeszcze. Trochę więcej. Gdzie są te świnie jeszcze? Świnie tam dalej są, Space. Czekaj, to z dużym przyjdziemy dalej, żeby nie było jaj. Space Inferno. Najpierw odpalimy Space Inferno. A to jaki kaliber? To jest kaliber 25 mm. O.
81 strzałów. Czyli może już walić jak dobra. Czyli... Tą drugą też? Drugą na potem, nie? Ale trzeba przyznać. Szwedzi mają wysypną. Ale leci jakaś ta. Leci ta. Ale siarczyste niebo. No. Wy tego nie zobaczycie. O, spadająca gwiazda. Też widziałem. Dobra, dawaj. Właśnie poleciał Mateo. O. Piękne niebo tu jest. No piękne. Nigdzie takiego nie znajdziesz, kurde. A ja za dzieciaka miałem fantazję, żeby gwiazdy policzyć. Każdy chyba. Miałem. Każdy. Ale sobie darowałem, bo im więcej, bardziej się przypatrywałem, tym więcej tych gwiazd. Nie, dawaj, odpalaj. To jest Space Inferno. Tak. 25 mm. Ale maru. No. To jest chaty taki. Ale ten rusz jest piękny. No. Ładne kolory. Końcówka dobra. Końcówka, powiem ci, że good, good. Patrzcie, bliżej nagramy, co to jest dobre i co? Od razu na prawą stronę machony, co? Nie, na lewo. Nie, ale... No, ale wiesz, jakie mają fajnego haka? Że nisko strzela. Jak nisko strzela, przez to masz większy efekt, się wydaje. Dobry trik, nie? Znaczy, no w mieście to jest niebezpieczne. I ostatnio co? Pull position? A, coś dla kierowców wyścigowych. Pull position. Pull kubica position. Kubica jest. Zobaczymy, czy będzie śmigała jak kubica. No. Tak? A co to? A, spokojkę bym za to. No, tak. Ale tutaj dawać było. O, ale wali z bukiem. Myślę, że prezentację niż reporterzy, kurwa. No. Korek. Uwaga, bo... Co ona tam wystrzeliła? Ale szybko linię robi. Człowieku! Kurde, po ziemi wali! Finał to jest coś, co mi się podoba. Ale widziałeś w pewnym momencie po ziemi efekty latały. No. Tak nisko waliły. Jakby któryś pocisk się rozwalił nisko. Nie? No. Trzeba przyznać. Coś mamy jeszcze? Mamy już dwie. Mamy bombę, No. Dobra. Dwie chyba na... Teraz wyrzutnia, która naprawdę fajnie wygląda. Oden. Oden. Strzał w kaliber 30. 30 mm. Pudełeczko naprawdę jest zacne. A gdzie jest pudełko podstawowy? Pudełko sobie zostawimy, no. Nie? Na jakieś tak. No. I bardzo. Marącki. Marącki, można. No, zobacz. No, na pirotechnikę. Masz ten wgląd podstawowy? Dobra, idziemy dalej, tak. Bo to by też jechał, więc może to wygląda. A pudełeczko ci powiem fajne. Bardzo fajne. O, człowieku. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Z buczynka. No, odpalaj.
dużo cracklingu, nie? Wow. Stałem od łałki w prawie. I gdzieś na samochód spadło. Na samochód spadło. Dobra, to byłoby tyle z pokazów. Zaraz wracamy do domu. Go home, E.T. Go home. Nowa morska. Rakietnica spadochronowa morska, dobra. Prawdziwa na morze, jak się... Kto tak, pala? Tak, to co wtedy za pierwszym razem, tylko że no to ja tam może... to... Pyropolu. Czym powinnoś? Czym powinnoś? Otwórz z góry? Ja powiem ci, nie? Nie? Nie, nie, nie. Dobra, no to... Centralnie tylko do góry, no, to wtedy lepiej będzie efekt. No, otwierasz. A, otwierasz to chyba. Nie, otwiera się ogólnie. Może otwórz lepiej. Nie no, na morzu... Nie ma czasu na otwarcie. Tak. Dobra. Ja pracowałem za pierwszym razem na Tytaniku. Pyropolu. Dawaj. Ale poszła wysoko. Ale zajebiste. Fajne. Nie przeklinaj! Ale bardzo fajne. Ty, ale jak to oświetla pole. Jazda spada, nie? Tak, tak. Ale oświetla fajnie. Poszła jak żona do galerii po wypłacie. No. Patrzcie, tam jest samochód, ale widzicie? Oświetla fajnie. Ale mocno to oświetla, ty. Michał, wykąś się w tych promieniach. Ty, no całe pole widać na kamerze. Na kamerze tego nie widać. No, na kamerze ciemno. 30 tysięcy. Wow, ty, ale widno. No. To jest przynajmniej 30 tysięcy kandeli. Biegniemy wszyscy, zobaczcie, wszyscy biegniemy. Tu normalnie całe to pole widać, patrzcie. Ty, bo spadnie na ten stuk siana. No. Nie. Zgasło. Ty, a tu na spadochronie leci, widzisz? No. Na spadochroniku spada. Pamiętasz... ty, fajna. Pierwszego dnia, jak żeśmy się to poznali... Wiesz, to jest startownicza, to jest na morze, tak, tak. Nie? Jak żeśmy się poznali wtedy... Ewentualnie może takie coś odpalić, nie wiem, w górach, jak się zgubisz. Tak, dokładnie, żeby dać... Uj, dobra. Dobra. Trzeba tu popakować co, jak. Co, gdzie, jak. O kurde. A Michał poszedł zrobić kubkę. Kupkę chyba wjechać, co? Tak. A może strzelić sobie chyba spacer. Tak. Dobra, chodźcie, jeszcze latarki dajcie, ustawimy to, co było spoko, żebyśmy wiedzieli. No tak, nie wiem, co tam masz, ale odpalaj. Obaj. Koktajl. Atomik. Ty. Za to z energią. No muszę, z tym uciekają. O kurwa. Wow! To było coś! Michał, coś ty tam... To był crazy robot, oczywiście efektowy, nie? Ty, trawa się pali! To był shot bull! Ty, jak się szybko trawa zapaliła! Ty, polecieli normalnie jak dziki. Widziałeś to? Człowieku! To mnie zrób! Do wody wpadł! Człowieku! Kicha mi pęknie! On tu do wody wpadł! Pokaśnicę niech ktoś biegnie! Biegnę! Nie no, jeszcze do wody leci, do domu lecimy szybko. Ty już wiem, tam jest most! Ja mokry już jestem. Ej, jakiś ten! Ja widziałem, jak on pięknie biegnie z nich! Będą przyświecać tam ten rów! To zgaśnie zaraz, bo to jest mokre! Będą przyświecać ten rów! Człowieku! Patrzcie, on tu biegł! Zobaczcie tutaj! On tam skoczył jak ten szczupaka w ten rów! O Jezu! Panie, to coś zgasło! No. Hej, już się poszło! O człowiek! Ja patrzę! Biegnie i nagle... No, o matko boska, kicha i pęknie! Pali się, biegnie! Zniknie, nie wiem, czy to na kamerze będzie, ale kicha pękło! Ja bez flesza to robiłem, ale... Ojej! Nie kurwa, znikli! Człowieku! To było dobre! Nie wiem, czy na kamera to złapała, ale... Jak zakopciło? O, lodzie mi odzio! Michał, rozbieraj się, będzie jak w Tytaniku! Jak jest ty na tym? Dobra, ale żeś się... Cały jesteś w glonkach! I ty trzeźwy jesteś! I to trzeźwy jesteś! Już masz kąpiel za sobą! Michał, a mama mówiła, zabieraj kąpielówki, jak idziesz strzelać z kolegami. Pani, nadszedł ten czas, kiedy trzeba wracać do domu.
I nadszedł czas na podsumowanie dzisiejszego odcinka. Z góry was przepraszam za pewien harmider, który tu po prostu był. Ale wiecie, otwarcie sklepu to wszystko, panika, stres, żeby wszystko było dobrze. Jak to się mówi, w pypkę. Bo to wiecie, cenzura, friendly family i te sprawy. Co do miasta Piły, chłopaki, co twierdzicie o mieście Piła? No, bardzo fajnie, przyjemnie. Ta osoba chodziła północy po mieście, się włóczyła i spała na wycieraczce. Przed wynajętym pokojem, bo nie mógł się dostać. Bo ale pewna osoba spała. Bo wszyscy spali, a tam było dość dużo Ukraińców i oni gangbang chcieli nam zrobić. Przygarnęli go. Musieliśmy się zamykać. Ogólnie Piła, takie no... 8 na 10. Nie, akurat jakoś tak... Nie. Szczerze mi jakoś tak Piła nie poruszyła. Musiałbym szczerze dłużej tu polatać. Na pierwszy rzut oka słabo Piła. Ale dreszczyk emocji, jaki był wczoraj, jak pokój mieliśmy, nie? O tak. To będzie wszystko na nagraniu. Więc tak, sklepik już ruszył, funkcjonuje. Jakieś tam zamówionka sejdą delikatne, powoli coś tam się kręci. Wiadomo, szaleństwa nie ma, ale też coś tam, no... Jakaś alternatywa na tego YouTube'a, bo to wiecznie trwać nie będzie. A może i może YouTube będzie friendly family, chociaż już mam jakiś, mam sposób na to, żeby 18 plus ściągać. I na razie no na 5 filmów, 4 mi się udało ściągnąć. No, ale oczywiście te filmy i tak nie mogą zarabiać. No niestety. Ale o tyle dobrze, że chociaż te filmy są. Że każdy może sobie obejrzeć porównania, jakieś tam eksperymenty, testy i takie tam sprawy. No, więc sklepik sobie tam jakoś funkcjonuje, my opuszczamy Piłę, Michał SG, trochę postrzelaliśmy i ten epicki moment, kiedy Michał biegnie przez pole i nagle chłopak znika. To było tak coś. Był chłop i wpadł do rowu, ale chłopak się poświęcił, leciał gasić kawałek pola. To jest właśnie gębę trawy leciał. Gębkę trawy i wpadł do wody. Dobrze, że koski nie skręcił ani nic w tym stylu. Ale telefon zarał. Ale dobrze, pozdrawiam Michała SG. Żeby był zdrowy jeszcze. Żeby był zdrowy, żeby wszystko działało. No, TikTok, opisy, wszystkie ważne linki znajdziecie w opisie. Do kanałów, do sklepów i tych innych. No. Więc ja się z wami żegnam. Wracamy, długa droga do domu. Już nie będziemy was męczyć. Przed nami tylko 400 km, tak? 400? Prawie 400. No, prawie 400 km. Bez dwóch. No, żeby tylko korków nie było i żeby Toruń przejechać, bo tam przy Toruniu to wiecie. Chodźcie z dyrektorem. Bo to wszyscy do Magicala jadą i tam są takie kolejki, że jajkami matko bosko. No, tak. Pozdrawiamy, masz tygusy ciepło i trzymajcie się. Elo! Aha.